Pierwsza rzecz to jest taki pomysł i często krótki motyw lub fragment, niekiedy cała fraza, coś nas po prostu zainspiruje. Często taki motyw później przyciąga ucho słuchacza i taki pomysł staje się zalążkiem, stanowi takie podwaliny całego utworu. Może być to jakiś pochód basowy, może być to jakiś przebieg harmoniczny na partiach padów. Druga rzecz, musimy ten pomysł wprowadzić do komputera. Jak wprowadzać dane do komputera? No, najprościej, jeżeli gramy na instrumencie klawiszowym, jest to po prostu klawiatura sterująca lub nasz master keyboard, w którym wgrywamy sobie poszczególne partie. Oczywiście nie gramy na razie ani w ogóle nie gramy nigdy całego utworu praktycznie, tylko tworzymy go z takich segmentów. Ale o tym za chwileczkę. Wprowadzać dane możemy też na padach perkusyjnych poprzez MIDI albo myszką. W muzyce dance'owej można cały aranż wyklikać myszką. Jak ktoś tak lubi, to nie ma problemu. Są różne kontrolery, sterowniki MIDI, ale generalnie wystarczy nam taka klawiaturka, nawet jedno, dwuoktawowa, ale zwykle mamy ciekawy sprzęt w postaci jakiegoś workstation lub syntezatora, więc nie ma problemu. Wprowadzimy sobie kilka takich danych na poszczególnych ścieżkach. To będą takie może nawet czterotaktowe, ośmiotaktowe bloki. Będziemy musieli je później zedytować. I teraz na czym taka edycja generalnie polega? No, taka edycja to jest przede wszystkim korekta artykulacji, korekta głośności poszczególnych nutek. Korekta timingu, kwantyzacja, czyli wyrównywanie tych wpisanych nut. Wprowadzanie kontrolerów pitch bend, modulation, które jeszcze uatrakcyjniają te przebiegi. Edycja partii pedału, dokładanie jakichś zdwojeń oktawowych. Możemy sobie te klipy MIDI po prostu tak, powiedzielibyśmy, dopracowywać. Ustalenie formy. Jak już mamy te luźno powiązane ze sobą klipy, musimy ustalić formę utworu. Tu wpisałem ABA, BCA, może to być dowolna forma. W module aranżera w Cakewalku na przykład możemy sobie łatwo tą formę jeszcze przetestować. Jeżeli jest to piosenka, no to wiemy, że będzie to pewnie zwrotka, refren, druga zwrotka, refren, jakiś bridge, potem znowu refren i na koniec jeszcze może jakieś zakończenie, jakaś koda. Może być to bardzo różne. Natomiast po ustaleniu tej formy utworu robimy sobie taki wstępny miks. Tylko teraz jest to taka uwaga, że ten miks w zasadzie przy tworzeniu muzyki z instrumentami sprzętowymi powstaje nam już w trakcie nagrywania, bo my sobie ustawiamy barwy, które nam pasują już na etapie tej pierwszej styczności z instrumentem. Często barwa nas inspiruje do samego utworu i ten miks wstępny odbywa się po prostu już w instrumencie. Często nawet regulacja gałek głośności w poszczególnych instrumentach, jak mamy kilka, pozwala na wyważenie tych barw. Ale jesteśmy dalej jeszcze w MIDI. Możemy też poprzez MIDI regulować poszczególne ścieżki i głośność, jeżeli mamy tych ścieżek wiele w jednym instrumencie, no to wyważamy je sobie oczywiście poprzez komunikaty głośnościowe. Dalej musimy już cały utwór, jeżeli nam brzmi satysfakcjonująco, zgrać sobie do audio. I teraz wracam troszeczkę do tej konfiguracji połączeń audio. Jeżeli mamy interfejs z wejściami liniowymi, możemy sobie te poszczególne instrumenty zgrać do osobnych plików. Przykładowo mamy Korga, mamy Rolanda, mamy Ensonica i każdy z tych instrumentów podłączony jest do osobnego wejścia liniowego w interfejsie. I tworzę sobie osobne pliki audio, nagrywając je w programie. Może być to program, który służy nam na przykład do MIDI, bo on też często ma ścieżki audio, także możemy sobie w tym samym programie, gdzie robimy MIDI, utworzyć ścieżki audio. W Cakewalku opisać poszczególne ścieżki wejściami poszczególnych instrumentów i nagrywać sygnały z konkretnych instrumentów na osobne ścieżki. To jest bardzo dobre rozwiązanie. I dopiero teraz, jak mamy te poszczególne ścieżki, oczywiście możemy mieć jedną ścieżkę sumującą nam wszystko. Jeżeli mamy mikser, no to już musimy bazować na proporcjach, które wypracowaliśmy w trakcie prowadzenia prac nad aranżacją. Ale mając tak zwane stemy audio, czyli zapisy z poszczególnych instrumentów,
możemy sobie wyważyć już finalnie cały utwór i zrobimy to zazwyczaj w programie. Możemy nakładać jeszcze jakieś wtyczki VST, na przykład korektor wprowadzić, podciąć na przykład jakieś zbyt dudniące w dole, w dolnym paśmie pady, czy rozjaśnić nieco ciemne partie. I powstaje wtedy taki finalny miks. I dopiero teraz jest proces masteringu. Już tutaj na tych dwóch ostatnich punktach mamy pliki audio. Już wtedy instrumenty nam nie grają. Mamy to wszystko już zgrane. I ten moment zgrania tego całego utworu też jest bardzo, bardzo ważny, żeby zrobić to dobrze. Jeżeli zgramy sobie na przykład taki wielki zestaw instrumentów poprzez jakiś słaby mikser, no to niestety to brzmienie się degraduje i to słychać po prostu. Szczególnie jeżeli na przykład jeszcze mamy źle ustawione kanały w mikserze, to co na początku mówiłem, że często się używa mikserów z wejściami liniowymi, które są pseudoliniowe, które nie są liniowe. Na czym polega taki mastering? Mastering przede wszystkim, jeżeli dobrze to wszystko brzmi, no to nie wymaga jakiejś wielkiej pracy, natomiast przede wszystkim polega na ustaleniu docelowego poziomu, żeby ten nasz utwór muzyczny powstały z tych różnych instrumentów brzmiał właściwie. I możemy sobie porównywać z komercyjnymi nagraniami i ten utwór zabrzmi wtedy podobnie głośno. No bo jak będzie brzmiał cicho ten utwór, no to będzie zawsze wydawał się gorszy, mimo żeby był nawet nie wiadomo jaki w środku atrakcyjny, no to zawsze to co cichsze będzie brzmiało niestety gorzej, ale też uważamy na agresywne limitery, nie obcinamy szczytów. Kolejna taka ważna rzecz to balans tonalny całego miksu. Nagranie nie może być przebasowane, bo często pracując jest bardzo przyjemnie sobie dodać tego basu, żeby nam te barwy wszystkie ładnie ze sobą grały i coraz przyjemniej się robi, dokładamy tego basu. No i okazuje się, że cały miks jest bardzo, bardzo, bardzo niestety nierównomierny. Tony niskie górują nad wszystkim. Góra przez to jest taka jakby przytłumiona, to jest wszystko ciemne. No, trzeba nauczyć się słuchania barw pod kątem użyteczności ich do konkretnego aranżu. Jeżeli mamy na przykład bardzo głęboki, niski bas i jakieś mulące w dole pady, takie głębokie, rozlewające się, no to one zawsze będą konkurowały. Jak jeszcze dołożymy taką niską stopę do tego, no to mamy ciemny miks. Trzeba barwy ze sobą równoważyć, łączyć na zasadzie kontrastów. Jeżeli coś ma być jasne, to musi być coś ciemnego w opozycji. Tak tutaj bym zakończył ten temat, czyli pomysł, wprowadzanie danych do sekwensera poprzez klawiaturę, poprzez myszkę, poprzez na przykład pady perkusyjne, może być też kontroler denty, MIDI, też ciekawa rzecz. Później musimy posiedzieć niestety troszkę nad edycją tych klipów w komputerze, ale to się bardzo odpłaca rezultatem. Jak mamy już pojedyncze klipy, na ścieżkach ustalamy sobie formę utworu, dopracowujemy sobie miks wstępny, pracując jeszcze w MIDI, no i zgrywamy sobie sygnały ze wszystkich klawiszy, modułów, samplerów, co tam mamy do plików audio lub do pliku audio, jeżeli mamy tylko i wyłącznie jedną parę stereo wejść, no to musimy zgrać już wszystko razem. No nie ma siły już później ingerować w poszczególne ślady, ale jeżeli mamy wiele wejść liniowych w interfejsie, nagrywamy sobie klawisze, wszystkie syntezatory, moduły osobno. No i teraz mamy takie oto możliwości miksowania tych stemów, czyli poszczególnych sygnałów z konkretnych instrumentów. No i na końcu mastering, przede wszystkim może też podcięcie najniższych częstotliwości, których nie słyszymy, żeby niepotrzebna energia się tam nie znalazła. Ustalenie poziomu szczytowego, poziomu średniego. Możemy sobie tam jeszcze balans pasmowy na przykład nieco rozjaśnić to wszystko, nieco zaciemnić albo spowodować jakieś podcięcia w pasmach, które są zbyt mocno reprezentowane.